Witajcie, jest to drugi odcinek piątego sezonu Samochodów Moich Widzów. Nie przedłużam wstępu, bo mam wam coś do powiedzenia, więc teraz intro. Na początku chciałbym powiedzieć, abyście nie wysyłali mi zdjęć na Facebooku w wiadomościach czy na grupie na Facebooku i na Instagramie. Mam takich zgłoszeń naprawdę tysiące. Proszę, wysyłajcie zdjęcia na maila, tak jak jest napisane w opisie pod filmem. Jeżeli nie macie maila, po prostu załóżcie go sobie na Gmailu czy gdziekolwiek indziej. Wysyłanie maili jest naprawdę bardzo proste, a mi ułatwi to znacznie pracę. Jeżeli chcecie, żeby ta seria utrzymała się, wysyłajcie zdjęcia samochodów, bo już tak naprawdę jest ich końcówka, więc jestem w stanie jeszcze zrobić tylko jeden odcinek, więc jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zestawieniu, nic prostszego. Przeczytajcie opis pod tym filmem, wyślijcie zdjęcia na maila, no i to w sumie tyle. Druga sprawa jest taka, że w ogóle wbiłem sobie popisać z ludźmi na grupie na Facebooku i jak zobaczyłem pewnego 12-latka, który wywija takie drifty w takim wieku, to gały mi wyleciały z orbit. Dodał on na grupę na Facebooku film, zatem możecie sobie zerknąć. Nie jest to chamska reklama grupy, ale tego filmu nie mogę po prostu wrzucić tutaj na mój kanał. Póki ten film jest na grupie, to możecie go sobie właśnie obczaić. Linka do grupy macie w opisie pod tym filmem. Borys, dla ciebie pozdro, dziku. Nie jest to co prawda coś nadzwyczajnego dla przeciętnej osoby dorosłej, niemniej to w jakim jesteś wieku i jak wywijasz, no to jesteś naprawdę prawdziwym kotem w mojej opinii. Ale już nie przedłużajmy, przejdźmy sobie jednak do tego zestawienia. Pierwszą osobą, która nadesłała zdjęcia do tego odcinka jest Krzysiek. Krzysiek, pozdrowienia. Krzysiek chciałby nam zaprezentować swoje auto. Jest to Audi A6 C5 V6 2.7 biturbo, jednostka benzynowa z 2000 roku. Auto posiada stały napęd quattro, jest to Torsen i obsługuje to wszystko manualna 6-stopniowa skrzynia biegów. Silnik generuje 230 koni mechanicznych oraz 310 Nm momentu obrotowego. Przebieg, jaki za niedługo osiągnie, to 300 tysięcy kilometrów. Spalanie tego egzemplarza klasuje się na poziomie 15 litrów na 100 km, natomiast czas od 0 do setki oscyluje w granicach 7 sekund. Auto posiada system Parktronic, przód i tył, a za oświetlenie odpowiada Xenon. Z ciekawszych bajerów jest roleta na tylną szybę rozkładana automatycznie. Wartość egzemplarza w jego wersji to około 20 tysięcy złotych i jest to dosyć rzadko spotykana wersja. 2.7 biturbo quattro manualna w sedanie. Napiszcie, co sądzicie o tej audycji. Mi się podoba. Ocena 8 na 10. Następną osobą tego zestawienia jest Tomasz. Tomasz, piąteczka dla ciebie. Tomasz na początku mówi, że lubi moje filmy i ma nadzieję, że trafi na odcinek z autami widzów. Oczywiście, Tomaszu, trafiłeś. W zasadzie auto, jakie wysłał Tomasz, jest jego mamy. Jest to Skoda Octavia drugiej generacji z 2005 roku. Ma dosyć bogate wyposażenie i silnik 1.9 TDI, 105 koni. Jest tutaj skrzynia automatyczna DSG, 6-obiegowa. Jak wiecie, nie ma problemu z tym, abyście wysyłali zdjęcia samochodów swoich rodziców i dziadków. Jest to dozwolone w tej serii, bo ja wiem, że nie wszyscy mają 18 lat, ale w tym odcinku znajdzie się gościu, który ma 16 i ma swoje auto. Ocena tutaj 6 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Szymon. Szymon, pozdrowienia dla ciebie. Szymon chciałby wziąć udział w odcinku Top Samochody Moich Widzów i oczywiście bierze w nim udział ze swoim BMW serii pierwszej z 2014 roku. Samochód w zasadzie też należy do jego mamy. Za rok, gdy zda prawko, mama ma mu dać ten super samochód, a jak sam wspomina, fajnie się zbiera, ma napęd na tylne koła, jego mama jest jego drugim właścicielem. Mega fajne auto, kiedyś też chciałem takie mieć. Ocena 6,2 na 10. Kolejną osobą tego zestawienia jest Bartek. Bartek, pozdrowienia dla ciebie. Bartek jest pełnoletni i jeździ takim busem, jest to jego bestia. W zasadzie nie jest ona jego, tylko jego taty, ale on lubi naprawdę nią jeździć. Przez 15 lat tata jeździł nią do Francji, ale to nie jest takie ważne. Jest to oczywiście Renault Master, ale ze znajomymi nazwali go Renia 2 lata temu i tak już w sumie zostało. Auto ma 21 lub 22 lata, sam Bartek już w sumie stracił rachubę. Na zdjęciach zatem jest widoczna rdza, no i nie ma co się dziwić. Auto ma swoje lata. Oprócz akumulatora to nic nie było w niej wymieniane, ale za rok mają być progi ponownie pomalowane. Pali on dosyć mało, jest to diesel, manualna skrzynia biegów, ale przejdźmy sobie do oceny. 7,5 na 10. A wiecie dlaczego? Bo widz się postarał, wysłał dźwięk silnika, zrobił coś więcej i ja to doceniam. Kolejną osobą tego zestawienia jest Kacper. Kacper, pozdrowienia dla ciebie. Kacper wysłał nam Mazdę 6 z 2011 roku. Silnik 2.0 benzyna. Jest to najbogatsza wersja, w której skład wchodzą skórzane fotele, zdalny kluczyk, system wspomagania przy ruszaniu pod górkę, system martwego punktu. Nie jest on pewien, czy dokładnie ten system tak się nazywa, ale na przykład w momencie zmiana pasy ruchu, w razie gdyby kierowca nie dostrzegł czegoś w lusterku, ostrzega o niebezpieczeństwie.
Felgi są tutaj 17. Mamy głosowe menu, mocne nagłośnienie Bose, funkcja łączenia telefonu, rozmawiania, no i oczywiście Bluetooth. Więcej jakichkolwiek opcji nie są w stanie wymienić, bo jest ich naprawdę bardzo dużo, a dodatkowo jest wiele ukrytych, o których pewnie jeszcze sam nie wie. Dobra, przejdźmy sobie do ceny. 7,3/10. Myślę, że jest zadowalająca. Następną osobą tego zestawienia jest Hubert. Hubert, pozdrowienia dla Ciebie. Hubert wysłał nam Poloneza Plus. Tego Poltka dał mu tata, żeby nauczył się nim kiedyś jeździć. Zrobił nim już 250 km. W Polonezie był sław silnika z 1.6 GLI na 2.0 GSI, a teraz jest 1.6 GSI, który ma około 84 konie. Mają oni w planach założyć zestaw progów i zderzaków Oricari i zmienić fotele. Ma być do niego jeszcze założona podobno klima, felgi, BBS-y i jeszcze taki dodatek jak szyber dach. Poltek ma szyby w prądzie, a nagłośnienie to 4 głośniki Hertz 125W, subwoofer Magnat Edition B33 oraz 2 wzmacniacze. Za Twoje autorskie zdjęcia daję Ci ocenę 7,7/10. Następną osobą tego zestawienia jest Kamil. Kamil, pozdrowienia dla Ciebie. Kamil wysłał nam fajne auto. Jest to Microcar MC1. Samochód jest z 2006 roku, został sprowadzony z Holandii. Kupiony został w Polsce za 12 900 zł. Trochę dużo, z przebiegiem 47 000 km. Pod jego maską siedzi jednostka napędowa Lombardini IDW502 o pojemności 505 cm3 i mocy około 5 koni mechanicznych. Samochód pali od 2 do 3 litrów na 100 km. Poprzedni właściciel samochód odblokował, bo osiąga teraz prędkość prawie 60 km na godzinę, co w tak małym samochodziku wydaje się być zabójczą prędkością, a przyspieszenie do tej prędkości trwa niecałe 14 sekund. Jest to bardzo fajna alternatywa dla osób, którym do 18 jeszcze trochę brakuje. Ocena ode mnie 7,8/10 oraz pozdrowienia w gratisie. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, zaobserwuj mojego Instagrama i napisz koniecznie, które auto najbardziej Ci przypadło do gustu.